Rozwiąż równanie. 8 razy moduł x plus 7 plus 4 równa się minus 6 razy moduł x plus 7 plus 6. Na pierwszy rzut oka równanie to wygląda na dosyć skomplikowane. Mamy tutaj x plus 7, wartość bezwzględna i to występuje jeszcze po obu stronach pomnożone przez różne współczynniki. Ale zauważmy, że x występuje w tym równaniu wyłącznie poprzez kombinację moduł x plus 7. Sugeruje to, żeby najpierw znaleźć moduł x plus 7, a mając już ten moduł x plus 7, obliczyć x. Więc może, żeby to uprościć sobie, nazwijmy ten moduł x plus 7 na chwilę inną literką, żeby sobie uzmysłowić, że tak naprawdę dostaniemy proste równanie, może nazwijmy to literką m i zobaczmy, jakie równanie wtedy dostajemy, jakie równanie spełnia m, czyli 8m plus 4 równa się minus 6m plus 6. Dobrze, no to teraz chcemy mieć m po jednej stronie, czyli dodajemy 6m do obu stron. Wtedy po lewej stronie zostaje nam 8m plus 6m, czyli 14m plus 4. Po prawej stronie mów nie ma już wcale, zostaje nam tylko 6. No i teraz jeszcze odejmujemy 4 od obu stron. I w ten sposób po lewej stronie mamy 14m, a po prawej 6 minus 4, czyli 2. I krok ostatni, dzielimy obie strony tego równania przez 14. W ten sposób po lewej stronie mamy m, a po prawej 2 czternaste, czyli 1 siódma. Zatem m jest równe 1 siódma. I teraz mając m, możemy znaleźć x. Czyli teraz musimy rozwiązać równanie moduł x plus 7 równa się 1 siódma. Teraz wiemy, że moduł jakiejś liczby, tą liczbą tutaj jest x plus 7, jest równa 1 siódma, to znaczy, że sama ta liczba jest 1 siódma lub minus 1 siódma. Czyli to równanie oznacza, że x plus 7 jest równe 1 siódma lub, druga możliwość, x plus 7 równa się minus 1 siódma. No, może przypomnę. Liczby 1 siódma i minus 1 siódma. Obie te liczby mają ten sam moduł, czyli to jest ta sama odległość. No, ta odległość to jest moduł 1 siódma. I to jest ta sama odległość, co moduł minus 1 siódma. Wobec tego tak. Czyli co? Tutaj odejmujemy 7 od obu stron. I dostajemy x równa się 1 siódma minus 7, czyli x równa się 1 siódma minus 49 siódmych, czyli x równa się minus 48 siódmych. Lub odejmujemy 7 i teraz zostajemy z x po lewej stronie, a po prawej minus 1 siódma minus 7, czyli x równa się minus 1 siódma minus 49 siódmych, czyli x równa się minus 57. No może jeszcze w innej postaci, minus 48 siódmych to jest minus 6, to jest 42 i 6 siódmych lub
x równa się minus 7 i 1 siódma. No. Czyli nasze równanie ma dwa rozwiązania. Jedno rozwiązanie to jest minus 6 i 6 siódmych, a drugie rozwiązanie to jest minus 7 i 1 siódma.